Witajcie serdecznie, moi kochani. Witam Was już prosto z łowiska, nie z mapki. Także dzisiaj zaczynamy troszeczkę inaczej. A dlaczegoż to witam Was z łowiska? A dlatego, moi drodzy, że dosłownie przed chwileczką poprzedni zarzut i trafiła mi się unikatowa palia, prawie 20 kilo. Pierwsza przeze mnie złowiona w tej grze. Dlaczego na paliach łowię? Dlatego, moi kochani, że pomyślałem sobie, że sprawdzę czasowo, jak wygląda łowienie pali i porównam je ze szczupakami. A konkretnie chodzi mi o to, że czy na przykład w ciągu godziny jestem w stanie wyłowić dwie siatki, powiedzmy, pali i zarobić za to 10-11 tysięcy. Czy jestem w stanie na przykład złowić mniej? Czy na przykład w ciągu godziny jestem w stanie złowić więcej niż jedną siatkę na szczupakach i zarobić na tym przykładowo 7-8 tysięcy? Kurde, chyba zszchaniłem branie. Ale już nieważne, bo po prostu ta palia to mnie rozwaliła. I bardzo byłem z niej zadowolony. Powiem Wam szczerze, że to był mój drugi zarzut w ogóle dzisiaj w grze. Wszedłem dopiero do gry, pomyślałem sobie, a porzucam, czemu by nie, zobaczymy. W sumie o taką mam pogodę, żebyście wiedzieli co i jak. Palia została złowiona tam 9:30 coś, ta unikatowa, a zacząłem łowienie od 9:00, wykonałem pierwszy zarzut bezskutecznie. Przy drugim zarzucie, moi kochani, mało tego, jeszcze nie zdążyła mi opaść żyłka, słuchajcie. Nie zdążyła mi opaść żyłka i po prostu zrobiłem zacięcie, żeby sprowokować tę przynętę do szybszego opadania i w momencie tego zacięcia właśnie dostałem branie. No, walka trwała sporo. Jak widzicie, mam już prawie godzinę 10 czasu gry, więc no troszeczkę mi się zeszło z fotowalką, a dokładnie wyglądało to tak. Czekałem, aż opadnie przynęta. Ustawiłem sobie wędzisko tak, żeby mi było dobrze prowadzić je. I chciałem właśnie zmusić ją, żeby szybciej mi takim zacięciem, żeby szybciej mi opadła. I w tym momencie miałem branie. Zresztą wczoraj to jeszcze jak się bawiłem, to mi się wędka zbugowała, więc musiałem w ogóle wyjść z gry. I teraz właśnie chciałem sobie przetestować, czy w ciągu na przykład godziny czasu, czyli tak jak teraz na przykład na odcinku, uda mi się złowić na przykład dwie siatki pali. A potem w międzyczasie, już pewnie poza Waszą widownią, przetestuję sobie, czy uda mi się złowić też, ile w ciągu tej samej godziny uda mi się złowić szczupaków i po prostu podejmę decyzję, który, że się tak wyrażę, sposób jest lepszy na szybsze zarabianie pieniędzy. Troszeczkę się z kasą odkułem, mam już ponad 120 tysięcy, także idziemy do przodu. Chciałem też wziąć udział w turnieju tutaj na Albercie, jednak żeby to zrobić, to muszę mieć większą siatkę, ponieważ to przez 45 minut to ja mogę złowić trochę więcej niż 50 kilo ryb, więc no, oj, łosoś nam się trafił elegancko, więc potrzebuję troszeczkę większej siatki. Właśnie nie wiem w ogóle, czy strun można używać na turnieju, nie pamiętam, będę musiał to sprawdzić i po prostu jak już będę miał troszeczkę więcej hajsów zarobionych, to po prostu wyjdę sobie z łowiska, wezmę tą większą siatkę swoją, którąś. Najpierw tylko się zapoznam, jeszcze przypomnę sobie instrukcję tego turnieju, żeby zobaczyć, co dokładnie muszę mieć, żeby móc łowić te palie turniejowo i po prostu wezmę sobie tą większą siatkę, ale oczywiście będę łowił ją tak, jakbym po prostu miał łowić 50 kilo, no nie, czyli 50 kilo, czyli jakbym miał siatkę 50 kilo, 50 kilo, dziękuję, kończę łowienie i wychodzę. Ale żeby wziąć udział w turnieju, żeby Wam urozmaicić jakoś ten pobyt wraz ze mną na Albercie, to po prostu muszę mieć większą siatkę. O, i znowu coś ładnego nam wziął, ale z tamtym unikatem wiecie jak było, on mi wziął od razu na 60 metrze. Ja go w miarę szybko nawet udało mi się go wyholować, tak, do 6 metra, już widziałem jego łeb, a ten drań, wiecie co zrobił, wziął mi, odjechał na 30 metrów i tak walczył, że po prostu masakra, no nie? No i zeszło mi się długo, ale satysfakcja niesamowita, tym gorsza jednak, że
No niestety ryby nie mogłem zabrać, bo maksymalny chyba ciężar pojedynczej ryby w tej strunie, której w tym momencie używamy, to jest 15 kg, palia ważyła 18,5. Także to jeden z tych mniejszych unikatów, no ale, znaczy w sumie mniejszych, no unikaty w sumie zaczynają od 15 kilo, więc to taka średnia wielkość, ale wczoraj widziałem, kurczę, jak jeden z graczy, a dokładnie Jagi 2-3 Oki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, w ciągu tam godzinki czy tam półtorej czasu, jak ja sobie łowiłem tutaj na Albercie, tak poza waszą widownią, wyciągnął trzy takie palie i to ponad 20 kilo, więc po prostu narobił mi takiej ochoty, że dzisiaj po prostu zacząłem sobie od właśnie zabawy z paliami. Jednak z tego, co zauważyłem, to mimo wszystko stwierdzam, że jednak łowienie spinningowe jest dużo ciekawsze niż łowienie spławikowe, no chyba, że jest w miarę duża częstotliwość brań, no to się tam cały czas coś dzieje, a na spinningu no to cały czas mamy jakąś akcję, tak, zarzucamy, tu prowadzimy, musimy w odpowiednim momencie zaciąć, jak mamy jakieś mniejsze branie. Wczoraj wyobraźcie sobie na tą blachę żółtą, udało mi się nawet złowić dwa okonie medalowe żółte, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Odkąd gram w tej grze i tyle czasu, ile spędziłem na Albercie, no to nie udało mi się w życiu tutaj złowić okonia żółtego. A teraz właśnie taka sytuacja miała miejsce. My mamy kolejne branie. Widzieliście, w którym momencie dnia jestem. Teoretycznie częstotliwość brań według diagramu powinna być mniejsza. A tutaj, kurczę, mamy taką, a nie inną sytuację. Jest całkiem fajnie. Także mówię, żebym mógł zatrzymać tą palię, to już bym miał połowę siatki, mając złowione dwie czy trzy ryby, także no, nieźle, nieźle. No i kolejna palia. Wczoraj też mi się udało wyciągnąć kilka medalowych splejków. Także liczę na to, że może też jakiegoś unikata splejkowego się uda, a raczej splejka unikatowego uda się tutaj może złowić, jeśli nie na wizji, to poza nią. W każdym razie doszedłem do wniosku, że no, będę musiał mieć znowu pod ręką cały czas włączony program do nagrywania, żeby w razie takich akcji, które miały miejsce w tym momencie, w porę zareagować, włączyć nagrywanie i móc wam pokazać te właśnie moje unikaty tutaj złowione na filmie. Oczywiście jeśli chodzi o tą unikatową palię, to pochwalę się wam nią za chwilę na screenshocie, także spójrzcie sobie, jak ona wygląda. Także no powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo mówię, drugie zarzucenie, pierwsze było puste i od razu mi się trafił unikat w końcu, bo tak polowałem na tą unikatową palię już od dłuższego czasu, no i wreszcie mi się udało. Mam nadzieję, że to nie ostatnia w moim wykonaniu podczas obecnego pobytu na Albercie. No ale będę chciał na pewno też, jak już troszeczkę hajsów zarobimy więcej, wybrać się na połów z łódki. Po prostu zobaczyć, jak to wygląda. No wiem, że wynajęcie takiej łódki kosztuje 4000 na cały dzień, czyli tyle, ile licencja specjalna, więc to już zrobimy wtedy, kiedy tych hajsów będzie trochę więcej, kiedy już będzie nam mało brakowało do osiągnięcia celu. No w tym momencie powiem wam szczerze, że no już troszeczkę się z hajsami odbiłem i mam nadzieję, że już tendencja będzie zwyżkowa i że coraz szybciej te pieniążki będą nam tutaj do kasy wpadać, żeby już no zarabiać te 100 tysięcy i no powoli się wybierać na Michigan. Oczywiście moją propozycją jest oczywiście wybranie się na Michigan, tak? Bezpośrednio po Albercie, jednak ja prawdopodobnie jeszcze w międzyczasie skoczę na Luizjanę. Umówiłem się z Arabsem na tę właśnie wycieczkę ze względu na to, iż chciałbym po prostu poznać to łowisko, pokazać również je wam na filmie, ponieważ na moich filmach jeszcze Luizjany nie było i tak prawdopodobnie będzie to taki
taka odskocznia między właśnie Albertą a Michigan. Tam nie będę sobie wyznaczał jakiegoś celu, po prostu zarobić tyle, aby odrobić zainwestowane pieniądze, żeby po prostu jak polecimy na Michigan, to żeby mieć całe 100 tysięcy do wydania na sprzęt. Także takie jest moje założenie. Taki mój plan. Jak to się uda zrealizować, to wszystko się okaże w przyszłości. A na razie, no, tak jak widzicie, sobie tutaj łapię i mam nadzieję, że w ciągu godzinki uda mi się dwie siateczki wypełnić tutaj na Albercie, na tych paliach bądź łososiach, bo tutaj różne rybki mogą nam się trafić, również i łososie, chociaż rzadko. Splejki też się trafiały, jednak mówię, no, a widzicie, kurczę, to jest ten bug. A wczoraj w ogóle mi się wędka zbugowała, że musiałem w ogóle zakończyć grę i się trochę wkurzyłem, bo fajnie mi rybki brały, więc poszedłem po prostu, dołowiłem na szczupakach to, co miałem na paliach i wyszedłem z gry, bo się zdenerwowałem tego buga. To się, wiecie, jak to wyglądało? Po prostu zbugowałem się w taki sposób, że jak zarzucałem, to tak jakby żyłka szła na te 60-65 metrów, a przynęta spadała 2-3 metry ode mnie, no nie? I oczywiście żyłki było tyle wyciągnięte, ja musiałem ją zwinąć i dopiero jak się zbliżyłem na te 3-4 metry od pomostu, to zaczęła mi dopiero przynęta się ruszać. Także taki bóg, wcześniej go nie było, prawdopodobnie po tym update'cie, który miał miejsce. I podejrzewam, że na każdym łowisku, na którym jest możliwość używania łódek, ten bug będzie się pojawiał. Ponieważ to się stało właśnie w momencie, kiedy zostały wprowadzone łódki, czyli podejrzewam, że na tych łowiskach, na których te łódki zostały wprowadzone. Więc się nie stresujcie, nie denerwujcie, po prostu jak Wam się to przydarzy, to najlepiej zmienić wędkę, łowić na drugą, dołowić do końca siatki i po prostu zresetować grę i po ponownym wejściu do gry wszystko powinno być w porządku. Także takie to moje doświadczenia dzisiaj i wczoraj. Tak właśnie się to wszystko przedstawia. No, mam nadzieję, że. Znaczy tak, w ogóle ja wydaje mi się, że w ciągu godziny czasu łatwiej jest złowić dwie siatki pali, czy tam łososi, czy pali i łososi, niż jedną siatkę szczupaków. I dlatego właśnie teraz to testuję, bo z całej siatki szczupaków mamy te 8 tysięcy, tak? Ale z dwóch siatek pali mam około 10-11 tysięcy w ciągu tego samego czasu. Więc generalnie jest to o te 3 tysiące więcej. Tyle, że jest taki myk, że no, każda siatka to jest jeden dzień do przodu, tak? Czyli generalnie 2 tysiące muszę wydać łowiąc na palie. Przepraszam bardzo, 1000 muszę wydać łowiąc na paliach, żeby sobie. Nie, 2 tysiące, no bo najpierw jeden dzień muszę przewinąć. A potem drugi i zapłacić za przedłużenie pobytu. No, czyli 2000 muszę wydać łowiąc palię na przedłużenie pobytu, czyli zostaje mi tak naprawdę 9000, więc no, na szczupakach zostaje mi 7, więc i tak teoretycznie bardziej się opłaca spinningowanie. Jest ciekawsze przede wszystkim, bo coś się dzieje, a na spławiku jest troszeczkę słabiej. No, oczywiście. To wszystko się zmienia w momencie, kiedy pójdziemy na Michigan, ze względu na to, że tam spławikowanie jest dość intensywne, więc owszem, zdarzają się tam takie dłuższe przestoje kilkuminutowe, ale rzadko, a tak to przeważnie zarzucamy, chwilę czekamy, zaraz mamy branie, hol wyciągamy, także tam częstotliwość brania jest znacznie większa niż tutaj na spławiku, a być może ja po prostu nie mam szczęścia do godzin. I akurat łowię w tych godzinach, w których te szczupaki nie biorą tak intensywnie. Nie wiem. Ale ja to mówię, staram się z tego, co zauważyłem, to najlepszy czas na połowy w tej grze to jest, kurde, no i znowu miałem coś, aj, że coś małego, dlatego mi nie chapnęło.
Najlepszy czas na połowy w tej grze to jest, tak zauważyłem, że między godziną właśnie 10, 11, a tą 18. Największa częstotliwość brań, najwięcej ryb wtedy mi się udaje złapać, bo z samego rana jest różnie, popołudniami też jest, no w nocy też fajnie się łowiło i być może jeszcze raz się wybiorę na nocne łowienie tutaj na Albercie, wtedy z tymi paliami było nieźle. No właśnie. Może się wybiorę na nocny połów jeszcze, że będę tak sobie przewijał te godzinki, żeby w miarę szybko się zbliżyć do pory nocnej i na którymś z odcinków prawdopodobnie jeszcze to nocne łowienie nam się połowi. Połowimy właśnie w nocy chyba pali. Tak mi się wydaje. Także takie są plany. Zobaczymy, co z nich wyjdzie. Oczywiście zachęcam Was do dołączenia do grupy Fishing Planet Polska, w której to Mucha, ja i fanatyk tą grupę w jakiś sposób za nią odpowiadamy. Można się tam pochwalić swoimi rekordami. Można również zaczerpnąć opinii na temat różnych łowisk, opinii na temat sprzętu, a także dowiedzieć się o tym, gdzie najlepiej i w jakich godzinach na danym łowisku łowić. Także zapraszam Was serdecznie, Fishing Planet Polska, do dołączenia. Na pewno nie pożałujecie tej decyzji. No i coś nam się tu chwilowo, patrzę, zrobiło i lipnie. Jednak ta krzywa brań coś w sobie ma. Tak mówiłem, że najlepsze godziny od 10, 11 do tej 15, 18. A tu się okazuje, kurde, że to już trzecie zarzucenie. A my nie mamy brania. Znaczy były jakieś tam szarpnięcia, ale oczywiście ja ich nie wyhaczyłem, bo albo za późno zaciąłem, albo była za mała ryba, żeby się zahaczyć. Także, no... Przez godziny, które wybrałem, może się okazać, że jednak mimo wszystko bardziej opłacalne będzie łowienie szczupaków. Zobaczymy. Jest taki teścik z mojej strony. Oczywiście sprzęt cały czas ten sam, nic tu się nie zmienia, więc nie będę go na razie pokazywał, bo już na każdym odcinku wcześniejszym był pokazany, więc podejrzewam, że każdy już się z tym sprzętem zapoznam, którego używam. O właśnie, widzieliście, znowu to samo. Właśnie w ten sposób wziął tamten unikat, no nie, że ja tutaj sobie ustawiłem wędkę, zrobiłem zacięcie, żeby zmusić blachę do szybszego opadnięcia, ale to nie jest nic dużego. Być może to znowu jakiś okoń albo mała palia, no ale zawsze to ryba. No, bo nawet hamulecka obrotka się nie uruchamia, więc duże to nie jest. I być może to nawet jest okoń, to ciekawe może być, tak powiem. Nie wiem, czy tu się znajdują unikatowe okonie żółte. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. W każdym razie medalowe dwa wczoraj udało mi się złapać. Co my tu mamy? Mała palia. O, nie taka mała, prawie 5 kilo. To taka standardowa, może tak bym rzekł. O. Także elegancko. Mamy już 21 kg ryby praktycznie w siatce. Chyba warto jednak podczas opadania przynęty zacząć nią. Tak dla hecy, a nuż się coś złapie. Tak, jak widzieliście, to u mnie właśnie w taki sam sposób złapała mi się ta unikatowa palia. Myślę, że jak zakończę odcinek, to powinienem mieć około 130 tysięcy już kasy, może trochę więcej. Dlatego mówię, hajs idą do przodu i cały czas musimy tutaj w miarę szybko
te hajsy zarobić. Mówię, jak już tam będę dochodził do tych 200 tysięcy w moim przypadku, to o, to już coś ciekawszego nam wzięło. To może sobie właśnie wyjdę z łowiska tam na chwilę, żeby stracić te parę groszy, wezmę większą siatkę, po prostu będę się przygotowywał do turnieju i chciałbym jeszcze w czasie mojego pobytu tutaj czy raz, czy dwa może w tym turnieju wziąć udział. Zobaczymy. Zawsze to będzie jakieś urozmaicenie. No zobaczcie, mniejsza niż tamta, a walczyła dużo zadziorniej. No i pół siateczki już jest, 20 minut nagrania. No to nie wróży zbyt optymistycznie, bo myślę, że 5 minut temu powinniśmy mieć już pół siatki, jeżeli w ciągu godziny chcę tutaj wypełnić dwie siatki na tych paliach. No ale być może teraz mieliśmy trochę pustych przelotów, być może teraz nam się tu pojawią lepsze brania, częstsze i nadrobimy ten stracony czas. Kurczę, mnie wkurza to tańczenie tej żyłki, no to jest cholerny ten bug. Mam nadzieję, że przy następnym patchu go naprawią, bo naprawdę jest to dość wkurzające. Czasami podczas holu, wiecie co, ta wędka też właśnie zaczyna w taki sposób śmiesznie drgać od tej żyłki, bo żyłka tak drga. Czasami, kurczę, można niechcący stracić rybę. No coś, kurczę, w miarę tak troszeczkę nam usiadły. Pół godziny takie, cholerka, no. Akurat ostatnimi czasy miałem cały czas słońce, tak, i właśnie te godziny, takie właśnie między godziną tą 10, 11, a 15, 18, to były naprawdę spoko. A tutaj patrzę, że no, jesteśmy na 11 godzinie, owszem, udało mi się złapać tego unikata i w ogóle, no ale no niestety, no te zebrania nie są tak częste jak wtedy. No i to też ma odbicie, że się tak wyrażę, w czasie, który należy poświęcić na wypełnienie siatki, a czas każdego z nas jest cenny. Każdy swój czas ceni i chciałby w miarę szybko, jeżeli ma godzinkę czy półtorej czasu na to, żeby oddać się tej przyjemności w grze Fishing Planet, to każdy chciałby... Poczekajcie sobie, tutaj muszę czarnej polewki nalać, bo... Normalnie zaschł mi w gardle. No i każdy z nas swój czas szanuje i chciałby w tym czasie, który ma przeznaczony na relaks, to jednak coś tutaj osiągnąć, no nie? No a nie zawsze tak wychodzi, no bo to różnie bywa z tymi rybkami, jak widać. Cholipka, no. O, mamy coś, dobra. Elegancko. Ale też to tak, taki standard, nic dużego. No ale nie znaczy to, że mniej cieszy. Chociaż wyciągnięcie większej ryby sprawia dużo więcej satysfakcji. Ze względu na to, iż no, walka jest po prostu nieraz epicka wręcz, bym rzekł. 4 kilo niecałe. Słabo, słabo. No też strasznie długo tutaj opada ta przynęta i też sporo czasu w ogóle tracimy na tym, żeby ta przynęta doszła do dna, co też jest wkurzające trochę. Mam jeszcze to wskakiwane cholerne żyłki. No ale to mówię. No niestety, no cóż. Nic z tym nie zrobimy. Wszystko w rękach deweloperów.
zobaczcie, kurde. No nie chcę brać, no. Taki cholera może czas faktycznie się trafił na nagranie. Ale mówię, chciałem zacząć nagrywać, bo chciałem właśnie, myślałem, że może jeszcze uda się jakąś fajną, unikatową sztukę wyciągnąć, ale no widzę, że no niestety. Ale tak to jest, no cóż, trudno się mówi. Najwyżej troszeczkę się ponudzicie na odcinku. No, nic na to nie poradzę. No 25 minut, a my mamy dopiero 30 kilo niecałe. Czy potrzebujemy ryb? Taki medal 14 kilo by się przydał. To by nam dało ładnego kurczę busta, bo byśmy mieli wtedy 30-42 kilo. No więc może byśmy się wyrobili na pół godziny do wygrania całej. No ale nic, może druga siatka pójdzie szybciej. Zobaczymy, zobaczymy. No. No akurat mówię, trafiliśmy w tą cholerną niszę aktywności ryb, więc no może to jednak ma jakiś tam wpływ na częstotliwość bran. No i znowu, kurde, nie wiem co to było. Ale to było słabe, to coś małego dosłownie mówię, bo nawet się nie dało zahaczyć, bo oczywiście zaatakowało przynętę, ale nie było w stanie jej kurczę połknąć. O, lecz to już coś dla nas. Nie jest to jakaś mega sztuka, a może, ale raczej nie, chociaż na pewno w granicach 5 kilo. O, może i nie. Może coś większego, moi drodzy. Może i coś większego. Może i coś większego. Zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy. Cóż to za okaz nam się trafił. Piątka. A walczyła przynajmniej jak siódemka. Albo ósemka. No nic, ale coś tam się dzieje. Coś tu nam się dzieje cały czas. Dobra. Kilo 29 minut. Zaraz 30 minut będzie nagrania. To wtedy wychodzi na to, że chyba w tym moim teście jednak szczupaki wezmą górę, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Zaraz wszystko się ukaże. No chyba, że mówię, druga część nagrania będzie bogatsza w rybki. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie to jest troszeczkę lipa. Bo akurat mi się, kurde, taka pogoda trafiła. Jak jest słońce, to z rana jak się łowi, to te ryby prawie w ogóle nie biorą. Mimo, że ta krzywa brań jest dość wysoka. A jak przychodzi ta godzina 10, 11, to zaczynają po prostu rzucać się jak szalone. No ale w momencie, kiedy jest śnieg, no to niestety, ale 11 godzina to jest zła pora. Na łowienie ryb. No niestety. No ale to widzicie, to tak to jest. Człowiek chce kurde coś sprawdzić.
ma pewne założenia, no bo już te założenia są z reguły z jakiegoś tam doświadczenia wyciągnięte i kurczę, nagle okazuje się, że tylko trafisz w trochę inny czas, inną pogodę i te wszystkie założenia możesz sobie wywalić do śmietnika. No ale wiecie, jak to jest. Niby sobie, kurde, kończysz, powiedzmy, sesję, tak? Przewijasz sobie ten czas na godziny, w których teoretycznie grania powinny być dobre. Wyłączasz grę, przychodzisz następnego dnia i o 180 stopni zmiana pogody. I akurat jesteś w godzinach, w której masz niszę częstotliwości brań. No i co? No i się męczysz, no, bo to inaczej się tego nie nazwie. No zobaczymy, może coś się, kurczę, ruszy trochę bardzo. Ale chyba jakoś tak nie bardzo. Zaczynam się zastanawiać, czy może sobie nie pójść na te szczupaki, bo ponoć w słabszą pogodę, czyli w śnieg albo w zachmurzenie, czy w miksa, lepiej biorą ponoć szczupaki. No ale z drugiej strony, skoro sobie tam coś założyłem, że chcę sprawdzić, to może jednak dotrwam do końca. Tyle, że no według tego, co tutaj widać, to no się nie opłaca łowić pali zarobkowo. Wychodzi na to, że trzeba zarobkowo łowić szczupaki, a palie sobie łowić dla rozrywki od czasu do czasu, żeby nie zgłupieć na tych szczupakach. Żeby na tych szczupakach nie zgłupić. No i dupa i kamieni kupa, moi drodzy. Może faktycznie spróbować pójść na te szczupaki, bo kurde, patrzę, że tutaj to mamy lipę i to ostrą. Spróbujemy, co? Prześlicznie tu jest. No to jest moje ulubione łowisko i ja tutaj się nawet z tym nie będę kłócił. Ja myślę, że chyba jak zajmiemy miejsce tutaj, to będzie dobrze. Zmienimy sobie tylko wędkę. A mam jeszcze 30 parę szynerów, to może je. Ale wiecie co, zanim to, a widzicie, jesteśmy totalnie w niszy, centralnie w niszy, kurczę, aktywności ryb. Ale może sobie zmienię haczyk, kurczę, z czwórki na trójkę, ile mam trójkę, bo nie widzę, że mam. Mam tylko jedynkę. Czemu nie mam trójki? Halo? Halo, tu ziemia, czemu nie mam trójki? No, trudno się. To będziemy walczyć na czwórce. No zobaczymy, może uda się złowić jakiegoś fajnego szczupaczka w tym czasie, kto wie. No i nie sfajlować oczywiście. No i zapraszam Was też do obejrzenia
mojej nowej serii na kanale, a konkretnie chodzi o Gorączkę Złota, na podstawie, a raczej gra inspirowana serialem o tym samym tytule, mega hitem Discovery Channel. Powiem, że bardzo fajna gierka, bardzo mi się podoba jak na razie. I materiały z niej się też będą pojawiać. Na razie jest tylko jeden odcinek, ale już niedługo będzie drugi. W momencie, kiedy skończę nagrywać właśnie ten film tutaj dla Was, to zrenderuję sobie drugi odcinek, który już mam właśnie nagrany z Gorączki Złota. I najpierw pojawi się Fishing Planet, a potem właśnie kolejny odcinek z Gorączki Złota. No i oczywiście na pewno pogram sobie jeszcze dzisiaj. I w to być może nie na Wizgi, ale na pewno sobie troszeczkę się pobawię. No ale patrzę, że jednak te szczupaki to też chyba nie bardzo biorą tutaj w tych godzinach. O, tylko powiedziałem, to wzięło. Ale co z tego? Jak oczywiście nie umiałem jego zaciąć. No i tak się przestawić, wiecie co, powiem wam, że ze spinningu na spławik to jednak trochę trzeba chwilę poświęcić, bo zupełnie inaczej działa spinning, a zupełnie inaczej działa spławik, także. Bo wędki spławikowe są dłuższe, znaczy dobrze mówię, spławikowe są dłuższe, i po prostu akcja, czyli zacięcie ich jest znacznie wolniejsza niż ta na spinningu. Więc niestety takie kwiatki w moim wykonaniu się zdarzają i to często, jak zauważyliście. A być może jest to też kwestia haczyka, który być może powinienem zmienić na mniejszy, ale aktualnie mniejszego nie posiadam, a nie chce mi się w sklepie tym, co tutaj jest, kupować. Chociaż i tak będę musiał dokupić sznery, to może i dokupię ten mniejszy haczyk troszeczkę. Zobaczymy, czy nastąpi poprawa, jeśli chodzi o udane zacięcia. No nie wiem, powiem szczerze, że tak jak gram poza widownią, to zupełnie inaczej mi się gra. Dużo, dużo, o, przynęta została zjedzona lub zgubiona. No zajebiście. Żadnego brania nie było. Dużo jakoś, nie wiem, poza anteną dużo jakoś ciekawie mi się gra, bo na antenie jak jestem, to kurczę, te ryby różnie się zachowują, a jak gram, kurde, poza widownią, jak gram sobie sam, czy tam dla relaksu, czy po prostu, żeby podciągnąć trochę, podrobić kasiorę. Kurde, zupełnie inaczej mi się gra, dużo szybciej to idzie, dużo, dużo mniej czasu muszę poświęcić na wypełnienie siatki, a tu zobaczcie, 40 minut nagrania, a ja mam 33 kilo w siatce. No, normalnie w ciągu 40 minut to ja już potrafię wypełnić siatkę szczupakami, albo mieć półtorej siatki na paliach, no. A tutaj, kurde, tak się jakoś trafiło niefortunnie. No trudno. No trudno, widocznie na odcinkach tak musi być. Dobra, mamy pierwsze branie. Jakiś niewielki szczupak ze 2 kilo mamy. A może to nawet nie jest szczupak. Bo kołowrotek nawet nie furczy. O, zafurczał. Kto wie, cóż to za zwierz nam tu siedzi. Coś tam trochę walczy. Ostatnio udało mi się tutaj na Shinera wyciągnąć medalową palię ponad 10 kg, wyobrażacie sobie. A szczupaczek, kaczo gęby. Ale 2 kilo, tak jak mówiłem. Kaczonosy może, tak. Pamiętam, jak wędkarze na szczupaki
nazywają. Ale coś właśnie skaczył gębą, czy skaczył nosem, nie pamiętam. No i co? No i kuźwa nic. A jednak żeśmy naprawdę trafili w słabe godziny podczas tej pogody, chociaż no mówię, unikat wpadł choroba, więc nie wiem w ogóle jak to ocenić, czy to słabe godziny, czy to dobre godziny, no bo złowiłem kurczę unikata, a zaraz potem parę jeszcze sztuk innych i wszystko siadło. Więc po prostu no nie jestem w stanie podsumować rzetelnie tego właśnie dnia dzisiejszego, czy to naprawdę jest dobry dzień, czy słaby. No jeżeli uda mi się wypełnić siatkę w ciągu paru minut, no to może uznam to za dobry dzień, no ale jeśli mi się nie uda, no to ja nie wiem. Mimo tego, że wziął unikat, to chyba uznam go za dość słaby czas na połów w tym momencie. Więc będę musiał ten test przeprowadzić jeszcze raz. Być może go przeprowadzę poza waszą widownią. Po prostu wnioskami podzielę się w kolejnym odcinku z serii Fishing Planet Challenge od zera do milionera. No kurde, no zobaczcie, no zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. No nic się nie dzieje, kuźwa, no. Do jasnej cholery, no. No i nie ma znaczenia, czy tu, czy tam, kurde, i tak jest chujnia, no, z grzybem, no, co zrobisz? No, co zrobisz, kurde, Franek, no, co zrobisz, no? Tak to właśnie jest z zichu, no, niestety. I wiem, że to nie jest zabawne. No i zobaczcie, no kuźwa, jakaś porażka, naprawdę. No i spróbuję rzucić dalej. No w ogóle jak nie mam grunt ustawiony, pewnie dobry, 1,25 m, jak zawsze. No tak, no także wszystko jest ok. Powinno być dobrze. A nie jest. A zobaczymy, co się wydarzy, jak zarzucę dalej. 47 metrów. No i co, weźmie nam jakaś rybka, czy nie weźmie? Będziemy tak się tylko patrzeć na ten spławik. Modlić się, żeby się poruszył.
Do jasnej cholery. Hapajdzide. Chociaż takiego jednego ładnego 8 kilo na koniec, co nie? Przecież nie wiem, czy tutaj da się złapać szczupaka, który waży 8 kilo. Tam widziałem, że 7800 było na tych rankingach, a 8 to nie wiem, czy się da. No i patrzcie, no nic. No nic, nic się nie dzieje. W sumie to jak na prawdziwych rybach, tak? Jest czas, że spławik cały czas skacze, coś się dzieje, coś bierze, a potem przychodzi taki okres, gdzie się nic nie dzieje, zupełnie nic i choćbyś nie wiem, co zrobił, choćbyś nie wiem, ile zanęcił, donęcił, choćbyś się zesrał, za przeproszeniem, na tym łowisku, to nic nie weźmie, no. Po prostu masakracja jakaś. Jesteśmy dalej, dalej też nic. Ej, czyli jednak chyba uznam ten dzień za nieudany ze względu na to, iż nawet nie udało mi się wypełnić siatki w ciągu 47 już minut nagrania. O, żeby mógł zachować tego unikata, to już bym miał dawno pełno. No ale niestety, maksymalnie 15 kilo na tej strunce naszej. I lipa. Czyli generalnie, jeżeli złapię unikata cięższego niż 15 kilo, a unikaty poliowe zaczynają się od 15 kilo, to se go nie wezmę. No cóż. Takie życie. Och, chociaż jeszcze z jedną wyciągnąć na koniec jakąś fajną sztukę, żeby się godnie z wami pożegnać. Ale patrzę, że chyba raczej się nie uda. Że chyba raczej się tutaj nic nie uda zrobić. Przynajmniej nic ciekawego. A może, kto wie. Wow, wyjście? Chciałem sobie, kurczę, machnąć wędką i w tym momencie nastąpiło branie. Ale nie jest to nic dużego, zapewne albo jakiś mini szczupak, albo pstrąg źródlany. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Szczupak. O, 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Ej, tym śpiewającym, chociaż niezbyt szczęśliwym i optymistycznym akcentem żegnam się dzisiaj z wami i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Fishing Planet oraz do spojrzenia sobie na nową serię na kanale, czyli Gold Rush. Dzięki serdeczne za poświęcony czas, za wasze subskrypcje, za wszystkie oceny. Zapraszam do komentowania. No i cóż, trzymajcie się. Do następnego. Hej.